Czy wiedziałeś, że z nieznanych powodów Golet nieustannie ustawia głazy w szeregu? Albo że Golurg jest w stanie przemienić się w armatę? Ja jestem Kataku i dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam 22 fakty o golemach z Unowy. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli materiał wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokemonów, którymi miałbym się zająć. Zapraszam was również na Discord Pokémon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. A teraz zaczynajmy. Kategoria zarówno Goleta, jak i Golurka to mechaniczne Pokémony. Golet mierzy metr wysokości oraz waży 92 kg. Został najprawdopodobniej zbudowany z gliny przez starożytnych ludzi, aby chronić ich cywilizację. Uważa się, że Golet spala energię w swoim rdzeniu, aby się poruszać. Energia ta emituje światło przez otwory w pobliżu rąk i nóg Goleta, jednak nie została ona jeszcze zidentyfikowana przez badaczy. Spekuluje się, że życiodajna energia Goleta, rzekomo aktywna od tysięcy lat, wkrótce się wyczerpie. Ustalono, że Golet nieustannie ustawia głazy w szeregu. Nie wiadomo jednak, dlaczego to robi. Moja teoria jest taka, że skoro został stworzony, by chronić ludzi, być może ciągle próbuje stawiać kamienne mury. W anime zadebiutował w 38 odcinku serii Black and White pod tytułem Movie Time – Zorua in the Legends of the Pokémon Knight, gdzie pomagał swojemu trenerowi w kręceniu filmu, budując rekwizyty oraz nosząc sprzęt. Po raz pierwszy można było go złapać w Dragon Spiral Tower w Pokémon Black and White. Golet oraz Golurg zostali stworzeni przez Jamesa Turnera, który poza nimi stworzył na przykład Shadow Lugię. Istnieje 5% szans, że Golet oraz Golurg będą przy złapaniu trzymać item o nazwie Light Clay. Przedłuża on działanie ruchów Light Screen, Reflect oraz Aurora Veil. I teraz zapytacie, co w tym takiego ciekawego? Otóż to, że ani jeden, ani drugi nie są w stanie nauczyć się żadnego z tych ruchów, więc Light Clay jest dla nich kompletnie bezużyteczny. Design Goleta czerpie inspirację głównie z golemów, choć może być również inspirowany tak zwanymi haniłami. Są to przedmioty umieszczane w grobowcach wykonane z gliny, charakterystyczne dla japońskiej tradycji antropologicznej. Może również opierać się pośrednio na kuli armatniej, ponieważ jak dowiecie się za chwilę, jego ewolucja może przemienić się w armatę. Nazwa Golet jest kombinacją słowa golem z przyrostkiem let. Golurg mierzy 280 cm wysokości oraz waży 330 kg. Istnieje niepotwierdzona teoria mówiąca o tym, że Golurg zawiera w swoim ciele perypetuum mobile, które wytwarza nieograniczoną ilość energii. Pomimo swoich dużych rozmiarów, Golurg potrafi latać. Chowa on wówczas ręce w ramiona oraz nogi i stopy w tułów. Po przybraniu takiej postaci jest w stanie wystartować jak rakieta z prędkością 1224 km na godzinę. Przyciągając nogi do ciała i stojąc na rękach, jest w stanie również przybrać kształt armaty. Jeśli pieczęć ulokowana na jego piersi zostanie usunięta, jego energia zacznie szaleć, a jej kolor zmieni się z żółtego na czerwony. Powoduje to, że wścieka się i lata w niekontrolowany sposób, nie mogąc samodzielnie wylądować. Usunięcie pieczęci powoduje również, że Golurg atakuje na oślep. Mówi się, że Golurg, podobnie jak jego preewolucja, został wynaleziony przez starożytnych ludzi, aby służyć im jako robotnik i obrońca. Pełnił także funkcję wartownika na platformach artyleryjskich, wbudowanych w ściany starożytnych zamków, z których mógł strzelać wiązkami energii. Jest to jeden z najlojalniejszych Pokémonów w całej serii. Wiernie i bez zastanowienia wykonuje wszystkie rozkazy swojego trenera. W anime zadebiutował w dokładnie tym samym odcinku, gdzie jego preewolucja, jako aktor grający w nagrywanym w nim filmie. Wpis w PokéPark 2 Wonders Beyond na PokéPadzie odnosi się do Golurga jako mężczyzny, mimo że jego płeć jest nieznana. Tak samo jak w przypadku Goleta, Golurg opiera się na golemach. Pęknięcie i pasek na jego piersi mogą nawiązywać do golema z żydowskiej opowieści Golem z Pragi. Wierzono, że golem z tej historii jest w stanie przyzywać duchy zmarłych, co prawdopodobnie było powodem nadania Goletowi oraz Golurkowi typu duchowego.
Biorąc pod uwagę jego budowę ciała, zdolności do przekształcania się w armatę oraz do latania, Golurk może być również inspirowany mechami. Posiada również elementy kojarzące się z gladiatorami, takie jak spódnica czy naramienniki. Biorąc pod uwagę jego zielonkawy kolor i fakt, że Unova opiera się na Nowym Jorku, Golurk może być także częściowo inspirowany Statuą Wolności. Ponadto, jako że jest to Pokémon będący niejako żołnierzem starożytnej cywilizacji, może być dodatkowo inspirowany terakotową armią. Jest to kolekcja tysięcy glinianych posągów znajdujących się w Chinach, zbudowanych około 210 roku przed naszą erą w celu ochrony pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga. Nazwa Golurk jest najprawdopodobniej połączeniem słowa golem z angielskim słowem lurk, czyli czaić się, co ma odnosić się do jego typu duchowego. No i to by było na tyle. Standardowo, jeśli dowiedzieliście się czegoś ciekawego o omawianych dziś Pokémonach, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, jakie Pokémony omówić w kolejnym filmie. Wpadajcie też na Discord Potionek Ataku, gdzie zawsze informuję was o zbliżających się filmach, Discord Pokémon Polska oraz TikToka. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!